Przede wszystkim witam wszystkich. Ja mam jeden cel, który sobie stawiam przed tą prezentacją. To znaczy chciałbym, żebyśmy wspólnie trochę spróbowali uporządkować sobie wiedzę na temat regulacji związanych z blockchainem i odpowiedzieli w szczególności na pytanie, gdzie jesteśmy w tej chwili, w szczególności, gdzie jesteśmy w Polsce. Ta potrzeba jest ewidentna. Ja ją identyfikuję przede wszystkim jako prawnik, który w zasadzie od roku nie zajmuje się niczym innym, tylko obsługą podmiotów i klientów z branży blockchainowej. I wiem, że chaos regulacyjny, czy chaos, jeżeli chodzi o świadomość tego, co nas dotyczy, co może nas dotknąć w kontekście regulacji, tak na dobrą sprawę rośnie. Z każdą chwilą, wręcz można tak powiedzieć. I teraz jedna rzecz, chciałbym, żebyśmy mieli jakby świadomość tego, w jak bardzo ważny moment wkraczamy, jako całe środowisko blockchainowe. To znaczy, myślę, że nikogo nie trzeba na tej sali przekonywać do tego, że blockchain jest rewolucją. Z mojej perspektywy jako prawnika, paradoksalnie w najmniejszym stopniu rewolucją technologiczną, aczkolwiek mam pełną świadomość tego, jak ciekawe rozwiązania ze sobą niesie, ale dla mnie jako prawnika blockchain jest przede wszystkim rewolucją, wręcz powiedziałbym polityczną. Znaczy on stawia podstawowe wyzwania systemowi, w którym żyjemy. I jakby od pierwszego momentu, kiedy zetknąłem się, w moim przypadku jakby pierwszy kontakt z blockchainem to był kontakt przede wszystkim ze środowiskiem Ethereum, jakby pozwolił mi nabrać pewności, że mamy do czynienia z rewolucją. I dla wszystkich, którzy, szczególnie prawników, którzy obserwowali to, co się dzieje na rynku od kilku lat, w szczególności to, co się zadziało w 2016-2017 roku, było oczywiste to, że prędzej niż sobie zakładamy, nadejdzie też kontrrewolucja. I ona właśnie nadchodzi. To znaczy to, co w tej chwili obserwujemy, mówiąc tak najbardziej holistycznie, to jest kontrrewolucja i musimy mieć tego świadomość. Dlatego, że wydarzenia, w szczególności 2017 roku, spowodowały, że co słyszę też często od osób bardzo zaangażowanych od początku w tworzenie rozwiązań blockchainowych, również z perspektywy tego środowiska wymknęły się spod kontroli. To znaczy pewne rzeczy zadziały się za szybko, w szczególności na przykład wzrosty wartości kryptowalut, dlatego że w momencie, kiedy nikt nie był na to gotowy, ta cała rewolucja dotarła do świadomości regulatorów. Czemu się nie ma co dziwić, dlatego że ona natychmiast spowodowała też, jak każda zresztą rewolucja, spowodowała wystąpienie zjawisk absolutnie niepożądanych. I to jest kontekst, który trzeba mieć jakby na uwadze, mówiąc o regulacjach i reakcji regulatorów na blockchaina. O tym, że blockchain jest w tej chwili wyzwaniem politycznym, najlepiej świadczy to, o czym zakładam wielu z Państwa wie, o tym, że trafił on na agendę ostatniego spotkania grupy G20. Będę miał jeden slajd, który przedstawia krótkie podsumowanie wniosków spotkania ministrów finansów państw G20 na temat blockchaina i tego, co zakładamy w najbliższych miesiącach i latach, jakie działania będą podejmowane w odpowiedzi na tę rewolucję, którą blockchain ze sobą przyniósł. To jest mój plan na dzisiaj. Tak jak powiedziałem, moje podstawowe założenie to jest uporządkować kilka sprzecznych informacji, które w tej chwili krążą, jeżeli chodzi o to, co jest legalne w świecie blockchaina, co legalne nie jest. Myślę, że warto to zrobić przede wszystkim po to, żeby się trochę uspokoić, dlatego że, i to jest podstawowe przesłanie, które chciałbym, żeby każdy z nas wyniósł z tej sali dzisiaj, blockchain i kryptowaluty są legalne. Znaczy nie jest tak, że przynajmniej ja nie znam systemu prawnego, który zawierałby w sobie przepis, który by stwierdził, że kryptowaluty są czymś nielegalnym. A w szczególności Polska nie jest państwem, które kiedykolwiek zdeklarowało, że kryptowaluty są nielegalne.
Bardzo jakby proszę o tym, żeby to mieć na uwadze, dlatego że no wielokrotnie spotykamy się z takim coraz powszechniejszym przekonaniem, że czym państwo się zajmujecie, czy przedmiot tego, co robicie, kryptowaluty, tokeny, jest czymś nielegalnym. Nie, tak nie jest. To jest co do zasady legalne i co więcej, działalność gospodarcza związana z tokenami i kryptowalutami jest przedmiotem swobody działalności gospodarczej, co do zasady. I to jest punkt wyjścia. Chciałbym powiedzieć o tym, dlaczego dyskusja o uregulowaniu blockchaina jest bardzo trudna i dlaczego to jest dopiero jej początek. I tak na dobrą sprawę myślę, że próby uregulowania blockchaina, czy w ogóle podejścia regulatorów do blockchaina będziemy świadkami tych ruchów jeszcze przez wiele, wiele lat. Dlatego, że nie da się podejść do blockchaina tak prosto jak do każdej innej technologii. To jest coś zupełnie innego, o czym też będę chciał dwa słowa powiedzieć. No i w drugiej części prezentacji podam kilka przykładów, wydaje mi się, najpilniejszych, jeżeli chodzi o to, co wzbudza największe zainteresowanie teraz, jeżeli chodzi o kwestie regulacyjne. I na sam koniec wybiegnę trochę do przodu i postaram się jakby nakreślić no co najmniej dwie wizje uregulowania blockchaina już znacznie bardziej długofalowego. Teraz gdybyśmy spróbowali rozłożyć na czynniki pierwsze różne reakcje różnych państw czy regulatorów na blockchaina, to wydaje mi się, że można spokojnie, to jest oczywiście niewyczerpująca lista, ale stypizować sobie co najmniej kilka podejść, które zaczynają się krystalizować. Ja z góry mówię, że nie ogarniam intelektualnie wszystkich państw na świecie, a w tej chwili praktycznie każde z nich zaczyna kształtować swoją własną politykę w odniesieniu do blockchaina. Polska, to może od początku, na samym wstępie warto zaznaczyć, wypada na tym tle bardzo blado, w tym sensie, że brakuje w Polsce spójnego podejścia do tego tematu. I jakby patrząc z tej perspektywy, my już jesteśmy w tej chwili daleko w tyle za liderami, którzy mają już niemalże gotową strategię uregulowania blockchaina na najbliższe kilka lat. O kilku takich przykładach za chwilę powiem. I teraz ja jeszcze rok temu na przykład, jak widziałem, jak niektóre jurysdykcje zaczynają być pionierami w podejściu do blockchaina i zaczynają widzieć jakby w blockchainie szansę, a nie zagrożenie i pod to tworzyć odpowiednie regulacje bardzo przyjazne z założenia środowisku blockchainowemu, to był taki moment, gdzie strasznie się frustrowałem, że Polska zaczyna odstawać. Znaczy, nie mając żadnej strategii, ja też widzę jako prawnik obsługujący te podmioty, że w zasadzie gro pracy, które dzisiaj mamy, to jest praca związana z wyprowadzaniem tych przedsiębiorców z Polski. Znaczy oni z Polski realnie od roku masowo uciekają. Co jest jakby fatalne, bo część z nich ma naprawdę bardzo ciekawe przyszłościowe wizje biznesowe i nie ma kompletnie uzasadnienia, dla którego mają je robić gdzie indziej, a nie w Polsce. Zwłaszcza, że często zespoły, które te rozwiązania mają tworzyć, są fizycznie nadal w Polsce i będą w Polsce. Natomiast ta frustracja teraz trochę ustępuje, dlatego że wydaje mi się, że skoro już i tak zostaliśmy w tyle, to teraz warto przyjąć nieco inną strategię według mnie, jako gdybym był polskim regulatorem. Znaczy ja bym w tej chwili przede wszystkim obserwował. Dlatego, że co pokażę na kilku przykładach, jeżeli się naprawdę wgłębimy w tematykę blockchaina i pewnych procesów, to okazuje się, abstrahując od podatków, o których nie chcę dzisiaj rozmawiać, bo też nie jestem prawnikiem podatkowym, ale abstrahując od podatków, paradoksalnie okazuje się, że Polska od strony regulacyjnej jest bardzo przyjazną jurysdykcją dla blockchaina. Bo bardzo wielu rzeczy nie zakazuje i bardzo wiele rzeczy w Polsce naprawdę można zrobić. I kilka przykładów też postaram się podać, ale może przejdźmy po kolei. To, co ewidentnie w tej chwili ma pewnie największy rozgłos, wszyscy o tym słyszymy,
to są działania podejmowane przez bardzo wiele jurysdykcji, które są przede wszystkim nakierowane na to, żeby, tak jak napisałem, opanować ICO i spekulacje na kryptowalutach. To jest to, co przede wszystkim przeraziło regulatorów. A przede wszystkim w ramach tego ICO. Jeżeli się rozmawia z regulatorami, to to jest podstawowy w ogóle powód i motyw, dla którego oni zaczęli zajmować się na poważnie blockchainem. I tu, tak jak mówię, trudno się dziwić, bo mamy spektakularne przykłady ewidentnych fraudów, w ramach których wykorzystywano blockchaina i ICO jako po prostu instrument do popełniania przestępstwa. I na to żaden regulator nie może sobie pozwolić. Stąd te reakcje. I one są, co ciekawe, zwróćcie Państwo uwagę, szczególnie silne na przykład w Stanach Zjednoczonych. Znaczy to, co się w tej chwili dzieje w Stanach Zjednoczonych, jest niesamowite. Jest cała fala wypowiedzi regulatorów, którzy nieprawdopodobnie, na przykład w porównaniu z Europą, przykręcili śruby ICO. Znaczy Europa, jeżeli w szczególności Unia Europejska, jeżeli się temu przyjrzeć, jest w tej chwili jurysdykcją znacznie bardziej przyjazną ICO niż Stany Zjednoczone. Bo w Stanach Zjednoczonych, no co do zasady, przyjęto założenie, że w zasadzie każdy wyemitowany token należy z założenia potraktować jako security. Podam przykłady Stanów, które trochę próbują przełamać ten trend w myśleniu, natomiast on ewidentnie zaczyna w Stanach Zjednoczonych dominować. To, co jest drugim ciekawym zjawiskiem, już znacznie bardziej długofalowym, to są próby wprowadzania do systemu prawa w ogóle pewnych terminów czy pojęć związanych z blockchainem, tak żeby spróbować go prawnie zdefiniować, czy ogarnąć ramami prawnymi, które znamy. I to dla prawnika jest proces absolutnie fascynujący. My go przerabialiśmy też w Polsce i w tym sensie Polska jest jednym, na przykład w ramach Unii Europejskiej, jednym z ciekawszych krajów, które za chwilę będą miały prawną definicję wirtualnych walut, którą pokażę na slajdzie. Ona za moment zacznie obowiązywać w polskim prawie. I bardzo ciekawe było uczestniczenie czy przyglądanie się procesowi tworzenia tej definicji. Bo ona jest no, niby prosta, tylko w którymś momencie polski ustawodawca stanął przed dylematem, tak jak europejski, czym w ogóle na potrzeby prawa powinna być wirtualna waluta czy kryptowaluta. I jakąś propozycję przedstawił, i ta propozycja jest za chwilę, stanie się polskim prawem, częścią polskiego prawa i to jest na swój sposób moment przełomowy z perspektywy systemu prawa, bo wprowadzamy do prawa pojęcie wirtualnej waluty. Za chwilę Państwo tą definicję zobaczycie i sprawdzimy, czy odnajdujecie swoje kryptoasety w ramach tego pojęcia. Bo to pojęcie jest w ogóle bardzo ciekawe, bo obejmuje znacznie szersze chyba, jak się wydaje, znacznie szerszy zestaw jakby krypto czy cyfrowych aktywów niż tylko to, co zwykliśmy nazywać kryptowalutami. I to jest początek, znaczy już widać, że ta fala definiowania pojęć związanych ze światem blockchaina wkracza do regulatorów i do systemów prawa. Mi osobiście, to będzie na ostatnim slajdzie, szalenie podobają się na przykład próby zdefiniowania smart kontraktów, a takie już są. Kolejny, trzeci bardzo, bardzo widoczny trend to są przykłady kilku jurysdykcji, które ewidentnie, szczególnie małych jurysdykcji, które upatrują w blockchainie szansę na dokonanie jakiegoś gospodarczego skoku. I w związku z tym próbują podporządkować swoje regulacje i stworzyć je maksymalnie, w sposób maksymalnie przyjazny dla środowiska blockchainowego. I takich przykładów kilka mamy. Na slajdzie jest Gibraltar. Czegoś, co nie ma, ja przepraszam, zapomniałem tej jurysdykcji wstawić. Natomiast ona w tej chwili spośród znanych mi jurysdykcji jest moim faworytem, bo ma najciekawsze według mnie regulacje, najbardziej wychodzące do przodu, również kontrowersyjne, z którymi można polemizować. Natomiast plan i wizja jest bardzo interesująca, to jest Malta. I kilka słów o Malcie też mogę za chwilę powiedzieć. Przedostatni punkt. Wstawiłem ze znakiem zapytania Polskę, dlatego że wydaje mi się, że to jest podejście, które póki co możemy powiedzieć, że Polska, a
mniej lub bardziej uświadomiony czy zorganizowany sposób prezentuje? Czy można się często spotkać w dyskusjach z regulatorami z takim podejściem blockchain tak, to jest fajna technologia do wykorzystania na bardzo wiele różnych sposobów, ale kryptowaluty nie. I to widać w Polsce, z jednej strony mamy bardzo krytyczne stanowisko na przykład Narodowego Banku Polskiego, jeżeli chodzi o podejście do kryptowalut, a z drugiej strony mamy na przykład nadzór finansowy, który bardzo świadomie uczestniczy w pracach na przykład nad wykorzystaniem technologii blockchain na potrzeby sektora bankowego. Czy zaadresowania na przykład problemu, o tym być może Państwo słyszeliście, tak zwanego problemu trwałego nośnika w polskim prawie. Czyli stworzenia rozwiązania, które umożliwi bardzo bezpieczne i niepodważalne przesyłanie dokumentów między na przykład bankiem a jego klientem. Tak, żeby nie mógł bank na przykład zarzucić, że klient powołuje się na regulamin, który się zmienił i mamy problem z udowodnieniem tego, jaką wersję na przykład regulaminu dysponuje klient na potrzeby przykładowo sporu sądowego. Takie sytuacje są na porządku dziennym i technologia blockchain, jest kilka firm w Polsce, które zaoferowały sektorowi bankowemu rozwiązania oparte właśnie na blockchainie i to się generalnie spotkało z bardzo przychylnym przyjęciem ze strony i sektora bankowego i wydaje mi się, że również nadzorcy. No i ostatni punkt, który jest chyba długofalowo najciekawszy, to jest wyraźnie rysujący się początek takiej bardzo fundamentalnej refleksji nad tym, czym z perspektywy prawa są w ogóle kryptoaktywa. I to, ta dyskusja może się wydawać, szczególnie nieprawnikom, ekstremalnie abstrakcyjna i nieinteresująca, tylko szczególnie ostatnie tygodnie pokazały, jak ona jest ważna. Bo na gruncie polskim, przy czym to nie jest tylko polski problem, prawnicy z bardzo dużym zaangażowaniem od wielu miesięcy dyskutują na temat tego, czy Bitcoin albo inne kryptoaktywa są w rozumieniu polskiego prawa cywilnego prawem majątkowym. I to do niedawna była super, tak jak powiedziałem, abstrakcyjna dyskusja do czasu publikacji sławnego komunikatu przez Ministerstwo Finansów, w którym uznało ministerstwo wprost, że kryptowaluty powinny być traktowane jako prawo majątkowe, a jeżeli tak, to podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Więc dyskusja z bardzo abstrakcyjnej nagle stała się bardzo realną, no bo de facto w zależności od tego, jak ją rozstrzygniemy, będziemy mogli albo nie mogli twierdzić, czy PCC się należy, czy nie w kontekście obrotu kryptowalutami. Idąc dalej, i to jest bardzo ważny slajd, bo on pokazuje, czy próbuje pokazać, wątek, który w bardzo wielu dyskusjach na temat blockchaina i regulacji w ogóle umyka, a jest fundamentalny dla prawidłowego zrozumienia tego, o czym rozmawiamy i jakie wyzwania przed nami stoją. To, co chcę pokazać tym slajdem, to jest to, że zwróćcie Państwo uwagę, to zresztą widać poniekąd już w odniesieniu do cyberprzestrzeni w ogóle, nawet jeszcze sprzed czasów blockchaina, że nam się zaczyna rozjeżdżać rzeczywistość, w której funkcjonujemy, od rzeczywistości, którą widzi prawo. Bo weźmy przykład Facebooka. Macie Państwo medium, gdzie komunikujecie się, przesyłając informacje, nie widzicie granic, a prawo patrzy na Facebooka przez pryzmat granic. Widzi granice. I to jeszcze jako tako funkcjonowało, znaczy pomimo tego, że były tarcia pomiędzy tą rzeczywistością, która jest w coraz większym stopniu zglobalizowana i nie widzi granic, a systemem prawnym, i te tarcia były na przykład i są nadal widoczne w kontekście chociażby cyberprzestępczości, która jest globalna, a ścigamy ją nadal przez pryzmat jurysdykcji, co powoduje, że to ściganie jest kompletnie nieefektywne. Ale prawdziwą rewolucję przyniósł właśnie blockchain, dlatego że on pokazał, że można w sposób globalny przesyłać nie tylko informacje, ale i wartości. I to już jest trochę za dużo, żeby zrozumieć to i ująć to w ramach systemu, który znamy. Dlatego, że jeżeli to odpowiednio zrozumiemy, to zwróćcie Państwo uwagę, i to świetnie widać na przykładach smart kontraktów, które zaczynają powstawać na blockchainie.
Bo prawnik, jak widzi jakieś zdarzenie, to zazwyczaj zadaje, ja tak zawsze mówię, w wielkim uproszczeniu, dwa fundamentalne pytania. Jeżeli widzi na przykład transakcję na blockchainie, zadaje dwa fundamentalne pytania. Jakiemu prawu to podlega i kto za to odpowiada? Są takie dwa fundamentalne pytania prawne. I w odniesieniu do blockchaina na żadne z nich nie ma odpowiedzi w bardzo wielu przypadkach. To znaczy, jeżeli macie państwo transakcję zamiany kryptoaktywów, która jest wykonywana na zdecentralizowanej, podkreślam, zdecentralizowanej giełdzie, to jak odpowiemy na te dwa pytania? Znaczy, jakiemu prawu ta transakcja podlega i kto odpowiada, jeżeli coś pójdzie nie tak? Nie da się odpowiedzieć na te pytania, a to oznacza, że jest dzięki blockchainowi powstała pewna przestrzeń, która się kompletnie wymknęła możliwości uregulowania w tradycyjny sposób. I to jest dla jednych źródło nadziei, a dla bardzo wielu źródło nieprawdopodobnego przerażenia. I obie strony mają w tym w swoich jakby podejściach bardzo dużo racji, bo to tworzy nadzieję na to, żeby znieść bardzo wiele barier, ale z drugiej strony, a zdarza nam się obsługiwać też pierwsze cyberprzestępstwa z wykorzystaniem kryptowalut, powoduje, że wszelkie tradycyjne, bądź niemal wszelkie tradycyjne formy na przykład dochodzenia sprawiedliwości przestają działać. I teraz to, co starałem się zaznaczyć na tym slajdzie, to są te białe fragmenty. One są bardzo istotne i tak na dobrą sprawę, mówiąc o regulacjach i reakcjach regulatorów na blockchaina, mówimy o tym, co się dzieje w tych przestrzeniach. I co to są te białe przestrzenie? Zwróćcie państwo uwagę, że tak jak nawet Chiny, nawet Stany Zjednoczone, czyli bardzo potężne państwa na świecie, nie są w stanie swoimi regulacjami w tej chwili wyłączyć zdecentralizowanej giełdy albo smart kontraktu, w którym licytuje się na przykład narkotyki. Załóżmy, że ktoś stworzył taki smart kontrakt, w pełni zautonomizowany, gdzie są aukcje dostaw narkotyków na przykład. Coś, co zakładam w zdecydowanej większości państw na świecie byłoby uznane za działalność nielegalną, nie może zostać wyłączone, bo nie ma jak tego za bardzo zrobić. Musielibyśmy albo wyłączyć blockchaina, albo prąd. W związku z tym są pewne działania na blockchainie, na które nie ma niemalże żadnej siły. Ale po pierwsze, mamy punkty styku blockchaina z rzeczywistością nadal tradycyjną, podlegającą tradycyjnym regulacjom. I tu krytycznym punktem styku są giełdy. Giełdy kryptowalut. A w szczególności giełdy scentralizowane. Tak, dlatego że zwróćcie państwo uwagę, że one nadal działają w modelu tradycyjnym, to znaczy mamy jakieś rozwiązanie IT, ale za tym rozwiązaniem stoi, nie wiem, spółka z o.o., spółka akcyjna, zawsze ulokowana w jakiejś jurysdykcji, która to jurysdykcja ma swoją policję, prokuratora, sędziego, który jeżeli będzie taka konieczność, to przyjdzie i te serwery pozamyka. A odpowiedzialnych za kierowanie tą giełdą oskarży o działalność przestępczą. I to jest jeden aspekt, który powoduje, że wbrew pozorom państwa nadal mają możliwość bardzo istotnego wpływania na to, co się dzieje na blockchainie, nie bezpośrednio, ale pośrednio utrudniając bardzo życie uczestnikom tego systemu. I drugi element, który jest niezwykle istotny i szczególnie w ostatnich tygodniach doświadczamy go bardzo wyraźnie w Polsce, to są podatki. To znaczy każdy z nas, bo uczestnikami blockchaina nadal są w dużej mierze ludzie, aczkolwiek to też będzie się według mnie zmieniało, bo ja zakładam, że z biegiem czasu podstawowymi aktorami na blockchainie będą nie ludzie, tylko boty. I z tym też się wiąże sporo ciekawych wyzwań prawnych. Natomiast póki co tymi aktorami są ludzie, którzy muszą gdzieś robić zakupy, mieszkać, leczyć się, a to oznacza, że zawsze będą podlegać jakimś tradycyjnym systemom podatkowym. I na koniec dnia, jeżeli trzeba będzie
realizować jakąś politykę względem blockchaina, to można tą politykę realizować właśnie na przykład instrumentami podatkowymi, zmuszając do odprowadzania określonego podatku albo nie i odpowiednio penalizując brak wymaganych przez dane przepisy zachowań. Czyli reasumując, to co musimy mieć świadomość w kontekście blockchaina, to jest to, że są pewne elementy tej rzeczywistości, których uregulować się nie da i one są z perspektywy prawnika najciekawsze, dlatego że tu póki co długofalowo nie ma żadnego pomysłu, co z tym zrobić. Jedna wizja zakłada, że to jest coś zupełnie nowego i powinniśmy w ogóle na nowo wymyśleć podejście do uregulowania tej przestrzeni. Być może należy przyjąć, co jest podejściem, które mi jest na przykład szczególnie bliskie. Znaczy ja bym intelektualnie spróbował się odważyć i uznać, że blockchain jest na przykład odrębną jurysdykcją, z którą trzeba się umawiać trochę na zasadzie prawa międzynarodowego. I uznawać na przykład niektóre blockchainy albo nie uznawać. Ale dać pewną swobodę w tworzeniu tej przestrzeni. Drugi trend jest taki, że wykorzystując te punkty styczne, będziemy się starali maksymalnie wpłynąć na to, na zachowania w tej części tej przestrzeni blockchainowej, nad którą nie mamy kontroli, wykorzystując do tego instrumenty takie jak podatki, regulacje dotyczące obrotu instrumentami finansowymi itd., itd. I teraz przechodząc już trochę bardziej konkretnie do najważniejszych w tej chwili wyzwań. Tak jak zapowiadałem, bardzo fajnie te wyzwania streszcza fragment komunikatu po spotkaniu ministrów finansów państw grupy G20, gdzie z jednej strony podkreśla się innowacyjny i bardzo przyszłościowy charakter technologii blockchain, ale to, co jest wyboldowane, w zasadzie wskazuje kluczowe ryzyka, które zostały zidentyfikowane i to te ryzyka próbuje się w tej chwili adresować regulacjami, które coraz częściej w różnych miejscach na świecie powstają. To, o czym się mówi, to zwróćcie Państwo uwagę, ryzyka w odniesieniu do konsumentów i inwestorów. Mówi się o unikaniu opodatkowania i to, co jest bardzo ważne, to jest AML. I tak na dobrą sprawę ten komunikat na koniec dnia bardzo wyraźnie podkreśla wątek AML-owy i zachęca, czy wręcz wymusza na państwach z grupy G20 podjęcie bardzo pilnych działań zorganizowanych w celu zaadresowania problemów prania pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut. To jest lista zagadnień, które też podkreślam cały czas, niewyczerpująca, ale ewidentnie to jest lista zagadnień, które najczęściej w tej chwili tworzą jakby wyzwania regulacyjne i te akcje regulacyjne, których jesteśmy świadkami, próbują je najpilniej zaadresować, w szczególności ICO i AML. I o tych dwóch elementach chciałbym teraz kilka słów powiedzieć, dlatego że znów bazując na własnych doświadczeniach widzimy, jak bardzo dużo pojęciowego chaosu i zamieszania jest w tych obszarach. To jest fragment i najbliższe slajdy będą zawierały fragmenty, wydaje mi się, kluczowych wypowiedzi różnych regulatorów czy fragmenty regulacji, które są na tyle jakby znamienne, że wydaje mi się, że oddają pewne bardziej złożone trendy regulacyjne. W tym przypadku jest to stanowisko ESMY, regulatora rynków finansowych w Unii Europejskiej, które, tak jak powiedziałem, powinno być często traktowane jako punkt wyjścia w dyskusji o ICO. To znaczy zwróćcie Państwo uwagę, że ESMA przyjmuje założenie, że będą takie ICO, które nie będą podlegały istniejącym regulacjom. Przez istniejące regulacje w kontekście ICO mamy na myśli przede wszystkim regulacje dotyczące instrumentów finansowych i szczególnie uciążliwe regulacyjnie wiążące się z tym regulacje dotyczące prospektów emisyjnych, które powodują, że gdybyśmy przyjęli, że ICO podlega tym regulacjom, no to de facto mielibyśmy konieczność realizacji obowiązków, które są związane z publiczną emisją papierów wartościowych. Każdy, kto przez to przechodził, wie, że to jest proces 100 razy bardziej złożony niż zrobienie ICO w
z wykorzystaniem jakiegoś smart kontraktu. Natomiast ten komunikat jest bardzo ważny i proponuję go zapamiętać, to znaczy i to jest coś, co rzeczywiście w Unii Europejskiej nadal jakby funkcjonuje, to jest założenie, że nie każde ICO będzie podlegało istniejącym regulacjom. I w związku z tym to, co widzimy na rynku, to jest oczywiście, to są próby poszukiwania takich rozwiązań, w szczególności na konstrukcję tokena, które umożliwią wykorzystanie tego, że nie każdy token będzie traktowany w Unii Europejskiej jako instrument finansowy. Kolejne bardzo istotne stanowisko, na które mnóstwo podmiotów z branży czekało, to jest stanowisko, które opublikował szwajcarski organ nadzoru finansowego, zresztą nie pierwsze, tylko już kolejne, na temat ICO, to jest stanowisko, o ile dobrze pamiętam, z lutego tego roku i ono jest o tyle ważne, że Szwajcarzy poprzez to, że mnóstwo ICO, tych pierwszych ICO było robione przez CUG, stosunkowo szybko prawnicy szwajcarscy i regulator szwajcarski stworzył taką siatkę pojęć, która dzisiaj jest powszechnie używana w ogóle w całej branży krypto, czyli jakiś prób pierwszego dzielenia natury tokenów i tym samym tworzenia różnych kategorii tokenów na potrzeby regulacji. I to, co jest bardzo ważne w tym stanowisku, to jest dosyć silne i w tym sensie unikatowe, na przykład jeżeli się to porówna ze Stanami Zjednoczonymi, stanowisko, w którym FINMA podkreśla, że nie będzie traktowało jako papierów wartościowych utility tokenów. To jest oczywiście hasło wytrych, bo w tej chwili każdy chce emitować utility tokeny, nikt tego nie zdefiniował, natomiast kierunek jest bardzo wyraźny i ciekawy, to znaczy FINMA powiedziała w wielkim skrócie mniej więcej tyle, że my dopuszczamy to, że będą tokeny, które będą szły zupełnie inną ścieżką regulacyjną niż papiery wartościowe i akceptujemy to. I to samo, co też jest bardzo istotne, FINMA powiedziała w odniesieniu do tak zwanych payment tokenów, czyli tokenów, które pełnią funkcję w danym modelu docelowego rozwiązania na blockchainie, będą pełniły funkcję płatniczą. Pamiętajmy tylko, że Szwajcaria to nie jest część Unii Europejskiej i w ramach Unii Europejskiej nie jest tak, że te regulacje i stanowiska nadzorów meczują się jeden do jednego. Czy te różnice mogą występować i zapewne będą. Natomiast to, co się dzieje za oceanem, jest też bardzo ciekawe, bo tak jak powiedziałem, mamy na pewno znacznie bardziej rygorystyczne podejście władz amerykańskich do traktowania tokenów, czyli tam raczej przyjmuje się zasadę, że każdy token będzie papierem wartościowym, ale są stany, i tu jest przykład ciekawych inicjatyw, które wprowadza stan Wyoming, które próbują to przełamać, to znaczy próbują, i to są fragmenty regulacji, która wydaje mi się, że ona formalnie jeszcze nie jest obowiązująca, natomiast chyba czeka tylko na podpis gubernatora i zakładam, że będzie obowiązywała w takim kształcie. Ona wprowadza furtkę i umożliwia wedle stanu Wyoming emisję, legalną emisję tokenów utility, tylko że zwróćcie Państwo uwagę i pokazuję to specjalnie, żeby pokazać ewidentnie kształtujący się trend w tej chwili, również w odniesieniu do tokenów utility. Znaczy to, co mówi stan Wyoming, to jest to, że ten token utility, on nie będzie traktowany jako papier wartościowy, ale on musi być naprawdę utility. A to oznacza, że zasadniczo w momencie emisji on już powinien służyć do wykorzystywania jakiejś usługi. Czyli jeżeli emitujemy token, co było normą w 2017 roku, emitujemy tokeny, które pozwalają nam zebrać fundusze, za pomocą których dopiero spróbujemy rozwinąć serwis czy usługę, na potrzeby której te tokeny będą mogły być wykorzystywane, to w świetle tej regulacji to nie do końca będzie token utility, bo ten token powinien być do wykorzystania od razu, bo inaczej narażamy się na to, że to jest instrument spekulacyjny. Jest pewien, i to jest ostatni punkt, wyjątek w tej regulacji, który zakłada, że jeżeli jest tak, że ten token nie nadaje się jeszcze do wykorzystania,
to powinniśmy wprowadzić mechanizmy, które powodują, że nie będzie można nim obracać. Czyli wszystko zmierza do tego, żeby stworzyć, dopuszcza się tworzenie tokenów i ich emisję poza regulacjami papierów wartościowych, ale pod warunkiem, że ten token nie będzie wykorzystywany dla celów spekulacyjno-inwestycyjnych, bo inaczej będziemy musieli wrócić do regulacji papierów wartościowych. To były Stany Zjednoczone i bardzo ważny, też nie do końca uświadomiony przepis, który za chwilę będzie obowiązywał w Polsce i de facto w całej Unii Europejskiej, również niedługo. To znaczy w Polsce za chwilę co do zasady stanie się możliwe emitowanie instrumentów finansowych przy kwocie emisji do 1 000 000 euro z pominięciem tych kłopotliwych regulacji na przykład prospektowych. Czyli jeżeli ktoś chciałby zrobić ICO i ma ambicje, które nie przekraczają, jeżeli chodzi o wartość, 1 000 000 euro, to może to robić co do zasady swobodnie. Podkreślam tę regulację, bo ona już widać bardzo duże zainteresowanie tą regulacją. Ona naprawdę może stworzyć bardzo fajną przestrzeń w Europie na, powiedzmy sobie, mikro ICO. Czyli wracam do tego, o czym powiedziałem, jakby zachęcam do tego, żeby nie w kontekście regulacji nie kierować się takimi bardzo utartymi schematami, tylko starać się niuansować, bo może się okazać, że na przykład jeżeli chcemy i wystarcza nam w pełni ta kwota, to Unia Europejska za chwilę będzie świetną lokalizacją do tego, żeby robić ICO. AML. To, co jest punktem wyjścia, to jest to, i bardzo też wielu przedstawicieli branży sobie tego nie uświadamiało do tej pory. Jeszcze dzisiaj, w Polsce również, jest tak, że obrót kryptoaktywami, w tym kryptowalutami, nie podlega formalnie AML-owi. To znaczy giełdy działające na przykład na polskim rynku nie mają prawnego obowiązku rejestrowania swoich klientów. Wiemy, że w praktyce to robią, co jest też ciekawe, bo jest jakby ta rejestracja ma drugą stronę medalu. Pamiętajmy, że istnieją też przepisy o ochronie danych osobowych i co do zasady nie można o klientach zbierać danych za dużo. Czyli jeżeli nie mamy podstawy prawnej do tego, żeby zbierać ogromną ilość danych o kliencie, w tym jego wizerunki i zdjęcia, to jest ciekawe pytanie, czy możemy to w ogóle robić. Szczególnie, czy będziemy mogli to robić po 25 maja, kiedy wejdzie w życie sławne RODO. Praktyka wiemy, jak wygląda, wiemy też, dlaczego oczywiście giełdy identyfikują swoich klientów. Natomiast, żeby to uporządkować formalnie, giełdy nie podlegają temu obowiązkowi. Ale przynajmniej w Polsce za chwilę zaczną podlegać temu obowiązkowi i to formalnie. I to są te przepisy, których wspominałem i które za chwilę zobaczycie Państwo na slajdzie. To są fragmenty bardzo ważnej dla całego rynku kryptowalutowego ustawy, która została przyjęta dnia 1 marca tego roku. Została już podpisana przez prezydenta, więc jej kształt się nie zmieni. Nie sprawdzałem wczoraj, nie sprawdzałem dzisiaj, bo nie wiem jeszcze, czy została opublikowana. To jest istotne, dlatego że ona wejdzie w życie 3 miesiące od publikacji. A pewnie, jeżeli nie została opublikowana, to zostanie lada moment opublikowana. Więc mniej więcej możemy sobie założyć, że za 3 miesiące będzie obowiązującym prawem. I ona jest, to jest ustawa systemowa dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy, więc oczywiście nie odnosząca się tylko do blockchaina czy kryptowalut, tylko do całego rynku, już nawet nie tylko finansowego, bo mnóstwo różnych podmiotów podlega tej ustawie. Ale to, co jest bardzo ważne z perspektywy środowiska blockchainowego, to jest to, że ta ustawa, tak jak powiedziałem, definiuje po raz pierwszy w polskim prawie i w tym sensie jest też jednym z pierwszych w ogóle, jednym z pierwszych definicji kryptowalut w prawie europejskim. W tym sensie Polska znalazła się nagle w awangardzie. I to jest definicja, która, jak się w nią wczytać, jest dosyć złożona i skomplikowana. Nie ma wątpliwości, że ona obejmuje kryptowaluty takie jak Bitcoin czy Ether. Jest inna ciekawa wątpliwość, czy na przykład obejmuje wirtualne miecze, którymi można handlować w grach. I wiele wskazuje na to, że tak.
Czyli to jest coś, co nie cała branża gamingowa sobie na przykład uświadamia, że najprawdopodobniej również będzie podlegała ML-owi za chwilę. Nie mogę przewinąć, albo mi się czas skończył, albo coś. Jeszcze gdyby się udało przynajmniej na jeden slajd przewinąć następny. Bo to, co są trzy kluczowe definicje zawarte w tej ustawie, to jest najważniejsza, bo ona nam definiuje kryptowaluty. Natomiast najważniejsza jest definicja, która pokazuje, jakie podmioty mają podlegać tej ustawie. Mam nadzieję, że za chwilę to wyświetlimy. I ta definicja, wskazując podmioty, które muszą ją stosować, odnosiła się pierwotnie, i takie było założenie, do giełd kryptowalut. I to jest jasne, to było jasne dla całego środowiska od samego początku. O, to jest ta definicja. Zwróćcie Państwo uwagę. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi, to jest jakby klasyczna giełda, wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi. I to do tego momentu jest, wydaje mi się, w miarę klarowne. Jest oczywiście bardzo ciekawe pytanie, w jakim zakresie tej definicji ma podlegać giełda zdecentralizowana. Bo tak jak powiedziałem, i tu dotykamy tego problemu, o którym wspomniałem, tam nie ma podmiotu, który za tą giełdę odpowiada. Więc nie bardzo jest komu stosować tę ustawę. Mimo że przedmiot działalności tego zdecentralizowanego smart kontraktu jest dokładnie taki, jak mowa w tym przepisie. Natomiast potem jest jeszcze bardzo ciekawe pojęcie pośrednictwa. Zobaczymy, jak będzie interpretowane, i prowadzenia rachunków. I teraz tu dwie rzeczy, o których chciałem powiedzieć. One są, to jest wątpliwość, która się pojawia już w momencie pierwszej lektury tego przepisu. Nie wiemy zupełnie, jak organy będą to stosować, ale pojawiła się wątpliwość, że ta definicja obejmuje każdego organizatora ICO. Nie tylko giełdę, ale organizatora ICO. Bo czy organizator ICO nie dokonuje wymiany między walutą wirtualną, czyli tokenem, a środkami tradycyjnymi? Jeżeli tak, to zwracam uwagę, że mogą pojawić się interpretacje, że każdy podmiot realizujący ICO będzie podlegał tej ustawie. I tu jedno bardzo ważne wyjaśnienie, żebyśmy nie interpretowali tych przepisów błędnie. Znaczy, te przepisy nie wprowadzają obowiązku uzyskania jakiejś licencji od giełd albo od podmiotów na przykład robiących ICO. To nie jest ta ustawa. Ta ustawa mówi tylko tyle, że podmiot, który wpada w ramy tej ustawy, musi stosować określone procedury AML-owe. Po pierwsze, musi mieć tę procedurę i musi stosować odpowiednie środki identyfikacji swoich klientów i, co jest istotą tej ustawy, informowania organów ścigania, jeżeli zidentyfikuje ryzyko prania pieniędzy. Natomiast ostatni punkt jest jeszcze bardzo ważny, czyli podmioty prowadzące rachunki, a rachunki, o których mówiła ta ustawa, to są rachunki, które są prowadzone w formie elektronicznej, zapewniają osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji i wymiany. Jeżeli, a takich struktur zaczyna być coraz więcej, przynajmniej w obszarze klientów, których obsługujemy, struktur, w których model biznesowy zakłada prowadzenie takich rachunków. Zwracam na to uwagę każdemu z Państwa, kto myśli o takim modelu, żeby wziął pod uwagę tę regulację. Kończę. Ostatnia myśl, jeżeli chodzi o konkrety, to zachęcam od rozpoczęcia, i przynajmniej jeżeli chodzi o Polskę, od lektury tej właśnie ustawy, bo ona jest bardzo konkretnym aktem prawnym, który bezpośrednio zacznie dotykać branżę kryptowalutową. Drugie przesłanie, proponuję patrzeć na jurysdykcję jednak w pogłębiony sposób, bo bardzo dużo będzie się zmieniało w najbliższym czasie i te jurysdykcje, które powszechnie są uważane za najlepsze, za 2 miesiące mogą nimi nie być, więc duża ostrożność i zachęcam do pogłębionej refleksji. I trzecia rzecz, zachęcam do tego, żeby monitorować to na bieżąco, dlatego że najbliższe miesiące mogą okazać się miesiącami, które zdefiniują nam regulacyjnie blockchaina na najbliższe kilka lat. Bardzo dziękuję.